drzeweczka. Ja myślę, że z tego stawu Kinga Kamek będą prowadziły z Olof wkrótce rozgrzewkę meczową, dobrze? Mimo że do sezonu jeszcze jest parę miesięcy, my w tym roku bardzo szybko zaczynamy okres przygotowawczy, bo awans do trzeciej ligi no, zobowiązuje nas, żebyśmy się porządnie do tego sezonu przygotowali, a poza tym awans spowodował to, że jest popyt na siatkówkę. Cieszę się, że jest grupa seniorów, grupa dziewcząt i mamy nowe naryby. To jest bardzo ważne, że jak będą się wykruszać starsi, młodzi będą wchodzić pomału do zespołu starszego. Także ta siatkówka, jak to się mówi, ma się dobrze. A więc gratulujemy i życzymy sukcesu. No, dla nas sukcesem będzie, jeżeli no, utrzymamy się w tej trzeciej ligi, bo taka jest zawsze rola zespołu, który awansuje. Nie? Żeby w pierwszym sezonie się utrzymać, wygrać parę meczów, szczególnie u siebie, a później sobie już wyższe cele stawiać. No. Dziękuję. Zapraszamy dziewczęta do drużyny siatkarek, do naszej drużyny seniorek, wszystkie chętne. Oczywiście treningi mamy aktualnie we wtorki, czwartki i w piątki, 3 razy w tygodniu, po 1,5 godziny, czyli te 90 minut. Godziny są podawane na stronie WTS-u, na Facebooku, więc można znaleźć, jeżeli ktoś chce, zapraszamy i wolne miejsca jeszcze są, więc prosimy chętnych, którzy bardzo nie boją się zmęczyć. A więc do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra.